Jeżeli pracuje się samemu, to jest cudowna rzecz, bo jak się zrobiło coś źle, ma się pretensje tylko do siebie. Projektowanie, mm, jakby. Pozwala tylko na wyprowadzenie jakiegoś ogólnego konceptu. Czasem trzeba coś wyrzucić do góry nogami, i, i jakby i odejść od tej pierwotnej koncepcji. Jedyne na czym się wyżywam, to ten materiał, nad którym pracuję. I czasami z korzyścią od tego materiału nawet bo dostaję nowych jakichś właściwości. I jest to rodzaj sztuki, bo jest to forma wyrażania siebie. Mi się śniły non stop, właśnie różnego rodzaju rzeczy, które mogłem stworzyć. I po prostu byłem zmęczony już tymi wizjami, po prostu, bo to tak się nawarstwiało, a to trzeba od razu przekładać na pracę. Procesy, natur. Plus plus muzyka, że jedno z drugim połączone to jest coś, co, co, co jest tego wypadkową, która pozwala mi, mi tworzyć jakąś nową jakość, nowe, swoje nowe rzeczy. To jest mój świat, moje odreagowanie, moje odcinanie się od tego, co jest z zewnątrz. Znaczy mnie, mnie rzeczywistość nudzi ogólnie. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal. I zapraszam cię we wspólną podróż. Z wykształcenia architekt krajobrazu z zawodu wykładowca akademicki kul i nauczyciel w lubelskiej szkole fotografii. Tak i szkole policjalnej pracowników służb społecznych, czyli różne trzy, trzy y różne ośrodki. Spaha charakterzator, charakteryzator, projektant, twórca kostiumów, fryzur, makijaży oraz scenografii, a także fotograf kreatywny. Swoje prace publikował w takich wydawnictwach i portalach jak Wysokie Obcasy, Duży Format, National Geographic, Makeup Artist Magazine, Szeroki Kadr. Laureat wielu nagród i wyróżni, między m.in. Żurawie 2011, Gardenia 2015, Człowiek Roku 2016 w kategorii Kultura. Autor okładki do pierwszej polskiej encyklopedii mody Fashion Book Poland. Przed Wami Paweł Totoro Adamiec. Dzień dobry, cześć. Miło mi Pawle, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. W podcaście ty tu tworzysz i serdecznie ci witam. Mi również bardzo miło, dzięki za zaproszenie. Gdy pisałem do ciebie pierwszy raz w kwietniu, byłeś w rozjazdach. Ja dosyć często jestem w rozjazdach. Staram się każdy wolny czas przeznaczyć na, na podróże. Na zwiedzanie i szukanie inspiracji, fajnych miejsc, materiałów, które mogę wykorzystać później. Mhm, gdzie byłeś wtedy? Oj, to nawet nie pamiętam. To ale... chyba jakaś, jakieś kanary. Wrzucałeś wtedy zdjęcia z kanarów chyba? Tak, ale ja wrzucam, pewnie, prawdopodobnie to było za kintos, a mogłem wrzucać z kanarów. Ja wrzucam zawsze z opóźnieniem wszystko. Okej. Okay. I to, ta podróż to było zawodowo bardziej, czy szukałeś inspiracji jakichś? U mnie każda podróż to jest zawodowo i prywatnie, bo ja nie rozdzielam jakby tych dwóch moich etapów życia, czy części życia. Jak jadę gdzieś na, na, na wypoczynek, to zawsze to wiąże się też z jakąś pracą, bo bo czy szukam różnego rodzaju zleceń, czy szukam właśnie miejsc, w których mogę zrobić sesję, czy gdzieś sobie sprawdzam prawda jakieś miejsca, w których nie wiem, warto się pokazać, na przykład. Więc jedno z drugim zawsze łączę. Mhm. Przywiązujesz jakieś inspiracje? Tak, sporo, bo akurat Grecy mają tendencję do wyrzucania rzeczy, które są do drugiego użycia jeszcze jak najbardziej. Przydatne, więc to, co mogłem przewieźć w torbie, to przywiozłem. A to musiałeś mieć dużą torbę, chyba? Tak. Moja torba ta bagażowa to jest taka, że dwie osoby się zmieszczą, więc Aha. tam jest chyba 36 kilo, 66 kilo udźwig tego. No to całkiem spora. I, I co przywiozłeś, powiedz konkretnie? A różne takie elementy, które gdzieś tam mogę wykorzystać, takie recyklingowe do kostiumów, jakieś fragmenty też materiałów roślinnych. Takie, które można przejść przez granice, które nie, nie, nie będą gdzieś tam, a, prawda, blokowane na lotniskach. No, i sporo, tak jak pytałaś właśnie tych inspiracji, bo jakby na bazie tego, co tam zobaczy się w danym miejscu, choćby porosty, jakieś ichniejsze, tylko tam rosnące, czy jakieś struktury, tekstury gdzieś tam w architekturze, które gdzieś w zakamarkach są pokrywane, to później są fajnymi tematami do tego, żeby wykorzystać to w kolejnych sesjach, jako właśnie element, czy który będzie dawał początek czemuś nowemu, czy będzie na przykład wykorzystane jako warstwa. Bo ja na przykład często wykorzystuje te. Zdjęcia gdzieś z wyjazdów, jako warstwy, takie brudzące, inne zdjęcia, prawda? I nakładam sobie te porosty czy jakieś inne rzeczy na zdjęcia z zupełnie innych miejsc, i dzięki temu mam sporo materiału takiego własnego, nie muszę gdzieś tam szukać po, po internecie. Mhm. I jako nauczyciel, w zasadzie chyba skończyłeś już nauczanie, bo wakacje się zaczynają. A co w wakacje cię teraz będzie zajmować? Jeszcze nie skończymy, nie mówię niestety, bo ja to bardzo lubię, ale w wakacje mam plan taki, oprócz oczywiście wyjazdów, to i oprócz badań naukowych, które, które musimy prowadzić, bo to jest jedyny okres, kiedy mamy czas na to, to chciałbym zacząć przygotowania do Lubelskiego Festiwalu Nauki, do tworzenia instalacji na ten, na ten festiwal. Mam w planach dwie sesje, też pewnie warsztaty jakieś zorganizuję w międzyczasie, bo wiem, że jest zainteresowanie. Tak, to o tym będziemy też na pewno rozmawiać, o tych warsztatach. Badania naukowe to mnie trochę zaintrygowało, co bada taki architekt krajobrazu. Czy architektura krajobrazu to jest tak zwana wszechwiedza? że no, my tak to mówimy. Ładnie, ładnie. <laughs> my się zajmujemy wszystkim, ale no przede wszystkim, jakby kształtowaniem i gospodarowaniem przestrzenią. Absolutnie to nie można tak sobie kojarzyć z architektury krajobrazu, że to są ogródki, że ktoś tam robi ogródki. To też jakaś część naszej działalności, ale to jest jakiś fragment, tylko niewielki. Ja zawsze mówię, że to tak, jakby powiedzieć, że w piekarni możemy kupić tylko bułki. To tak mówić, że architekt krajobrazu, ten, który zajmuje się ogrodami. Więc no, tu bardzo szerokie działania, takie właśnie jeżeli chodzi o projektowanie, urządzanie, planowanie, animowanie krajobrazu czy przestrzeni. Akurat my się skupiamy dosyć mocno na przestrzeni publicznej tutaj u nas w Instytucie. Na kulu, a ja, no, moja specyfika pracy jakby wiąże się z tym, że ja sobie znalazłem jakoś taką swoją niszę y, i zajmuję się estetyzacją przestrzeni. Mm -hmm. I estetyzacją, kreacją w przestrzeni, czyli wszel wszelki, tak chodzi o wszelkie działania, które wiążą się z upiększaniem, poprawianiem tej jakości przestrzeni y, no, w celu takim, żeby ona się lepiej w niej funkcjonowała, żeby ona była atrakcyjna, żeby budowała tożsamość danego miasta, żeby była atrakcyjna ludzi z zewnątrz to chyba można śmiało powiedzieć, że macie co robić, bo jednak przestrzeń wymaga takich działań tu u nas. Co? U nas to jest bardzo dobra przestrzeń miasta do tego, żeby właśnie takich rzeczy uczyć, bo my mamy mnóstwo super przykładów, ale mamy też mnóstwo rzeczy, które są koszmarnie źle wykonane czy, czy, czy wynikają ze złych decyzji na różnych szczeblach i między innymi tym się zajmujemy. Jesteśmy w tych zespołach eksperckich różnych powołanych przez miasto. A dałbyś dwa przykłady takie? Jeden, jeden dobry, jeden zły? Co w naszym pięknym mieście zadziałało, a co jest. No myślę, że tak najstraszniejszą rzeczą, bo to tak najłatwiej powiedzieć, co jest najgorsze: najstraszniejszą rzecz do Lublina w sensie wizualnym, jeżeli już tak z stykę miasta, jest na pewno budynek onkologii. świecący. Tak. Ten, który dostał. Tą nagrodę niedawno, antynagrodę, tak naprawdę. Makabryła chyba został um, oceniony, określony. I on jest czymś niesamowicie szpetnym, jeżeli chodzi o panoramę miasta. I no, gdzieś... jeszcze stoi w najwyższym chyba punkcie, tak w ogóle prawie, że, więc jest widoczny z każdego prawie miejsca. Tak, jest, jest, jest bardzo rzucający się w oczy. I no, niezgodny z wieloma różnymi zapisami, choćby o, dotyczących dotyczącymi tych, na przykład strefy ochrony panoram, prawda, które mówią jasno, jak powinna wyglądać panorama miasta. Mógłbym wymieniać dużo złych rzeczy, ale może lepiej skupmy się na dobrych, no właśnie, bo wtedy, wtedy, wtedy może bardziej zachęcimy do tego Lublina, bo mamy bardzo dużo fajnych przestrzeni publicznych, takich, których ludzie chcą wypoczywać. I zarówno są to place, jak i są to parki. Trochę, trochę szkoda, że Lublin nie reklamuje się tym, że my jesteśmy miastem parków, bo tych parków mamy naprawdę multum. Jakby tak liczyć, troszeczkę naciągając definicję parku, to nam wychodzi tych parków około 16-17 nawet. Więc to jest dosyć dużo jak na takie miasto. I one są bardzo dobrze zorganizowane, mają fajne wyposażenie, przyciągają ludzi, mają dużo takiej dojrzałej zieleni, która no już pełni swoje. Funkcja jest bardzo atrakcyjna pod kątem też wizualnym. Oprócz tego mamy bardzo, fajno, bardzo fajne, stare miasto, też przecież ono jest naszą taką perełką, która tutaj jest niezwykle atrakcyjna ludzi z zewnątrz, gdzie przyjeżdżają, właśnie po to, żeby zobaczyć. Z tych bardziej współczesnych obiektów, to choćby Centrum Spotkania Kultury jest czymś takim mocno wyróżniającym się. Jak, jak ktoś pyta mnie, co zobaczyć w Lublinie, to mówię, że trzeba się przejść na LSM i zobaczyć właśnie osiedle Mickiewicza, osiedle Piastowskie, osiedle Słowackiego i jedne z najstarszych. Osiedli, choćby słowackie, czyli hansenowskie, które mają no niezwykły klimat. I jeżeli ktoś rozumie, jakby, ideę, właśnie przestrzeni publicznej, jak ona powinna funkcjonować i że powinna być dla wszystkich, powinna być bezpieczna, powinna być atrakcyjna, to tam właśnie znajdzie dobrze zorganizowane te miejsca. Mhm. Tak, zdecydowanie. Ja jestem fanem LSM-u. Mieszkałem tam przez ponad 20 lat i rzeczywiście. Dobrze się tam żyje, po prostu. No to jest tak, jakby mieszkać w parku. Szczególnie na Mickiewicza czy na Piastowskim, więc tego nie doświadczą osoby dziś mieszkające w deweloperce. A to jest ten ogromny minus, niestety, który gdzieś tam wraca. Lublin niestety stoi deweloperami i zabudową deweloperską, która jest no niewłaściwym miejscem, nieodpowiednim miejscem do właściwego funkcjonowania naszego. Do tego jeszcze florystyka. Tak jak wspominałeś. I do tego jeszcze charakteryzację, do tego jeszcze fotografia, do tego jeszcze, um, co jeszcze się zajmuje? Instalacja artystyczna mm -hmm. chyba najbardziej. Mm -hmm. I co, co jest wspólnym mianownikiem tego wszystkiego? Kreacja. Ogólnie ja, ja nawet nigdy nie rozdzielam jakoś tam specjalnie tego, czym się zajmuję, czy, czy, czy robię zdjęcia, czy kostiumy, czy, czy instalacje, czy, czy jakieś obiekty jeszcze inne tworzę sobie. Dla mnie to jest wszystko kreacja i nie tytułuję też siebie. No, na potrzeby, prawda, jakichś tam biogramów i tak dalej, no to wymieniam, ale sam siebie jakoś tak nie identyfikuję, czy nie tytułuję, nie wiążę się jakoś specjalnie. Z bezpośrednio z tą branżą, bo uważam, że to jest wszystko w obrębie kreacji i działania takiego twórczego, w moim przypadku najważniejszą rzeczą przemieniania materiału odpadowego w coś, co ma wyższą wartość, czyli upcyklingu? Czyli myślisz o sobie jako twórcy głównie? Tak, twórcy bazujący na materiałach odpadowych. Ja to lubię bardzo. Powiedz mi, jakie znaczenie w tym, co robisz, ma twoje wykształcenie? Od tego się w sumie wszystko zaczęło. znaczy Ja już na etapie liceum mnóstwo rzeczy robiłem, takich kreatywnych, bo i robiłem jakieś pierwsze kostiumy na, na jakieś wydarzenia w szkole mojej mamy jeszcze. Potem na etapie studiów też jakieś różne kreatywne rzeczy robiłem, może mniej z tym związane, ale gdy poszedłem do pracy, gdy tutaj Instytut Architektury Krajobrazu mnie wciągnął w, do środka, że tak powiem, za, za przez profesora Janeckiego, to ja stwierdziłem, że no warto może pójść dalej z tym, tym bardziej, że architektura krajobrazu jest bardzo takim działem, właśnie kreacji, który pozwala na interdyscyplinarność czyli zajmowanie się różnymi rzeczami, bo my wtedy przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy i teraz przygotowujemy naszych studentów w zakresie właśnie rzeźbi, malarstwa, rysunku, instalacji, różnych działań takich właśnie z zakresu czy estetyzacji, czy kreacji przestrzeni i dzięki temu no jak się dostanie pakiet takich różnych doświadczeń z różnych dziedzin, no to człowiek ma takie poczucie, że warto coś z tym zrobić. Ja już zaczynając pracę, jak tu do Instytutu trafiłem to było jakieś 17 lat temu, chyba. To pierwsze, czego zrobiłem, to zresztą to profesor Janiecki o tobie poprosił, to wziąłem aparat do ręki. Chodziło o dokumentację jakiegoś zbiorowiska, które zanikało już tutaj w Lublinie, i żeby dokumentować to, gdzie, gdzie ono jest, w jakiej wielkości, czy, czy ma szansę przetrwać, czy nie. Ja wziąłem ten aparat pierwszy raz, lustrzankę do ręki, i się okazało, że. Że może to jest to, i że może da się połączyć z tym innym, co robię, czyli z tą moją dłubaniną, całą, prawda, gdzieś tym działaniami kreatywnymi. No I jakoś wyszła z tego pewien rodzaj marki chyba. No tak, niewątpliwie tak, bo to, co robisz, chyba najbardziej jesteś rozpoznawalny w przestrzeni publicznej, internetowej ze swoich fotografii niezwykle kreatywnych. I nie jesteś takim, z tego co mówisz, fotografem, który z tym, z tym aparatem biegał od dziecka i wyssał to nieomalże z mlekiem matki. Nie, aparat się pojawił w międzyczasie i, i stał się jednym z wielu narzędzi do, do komunikowania się z ludźmi na zewnątrz. Czy, z tymi, którymi nie mam, kontakt, nie mam kontaktu, czy z tymi, którymi no, nie docierałem wcześniej, czy poprzez właśnie sieć jakby też dotarłem do nowych odbiorców dzięki fotografii i no, ten aparat stał się jakimś takim narzędziem, właśnie do wyrażania siebie i pozwolił na to, że zrealizowałem trochę tych swoich wizji, które gdzieś tam wcześniej się pojawiały w głowie, ale tak nie bardzo wiedziałem, co można z tym zrobić. A to właśnie zdjęcia pozwalają na to, żeby zachować to na dłużej, że może komuś dać jakiś, jakąś treść, której też korzysta, może jemu ja się przyda mhm. też. Z tego, co mówiłeś, tak przyszło mi do głowy, że Ty jesteś właśnie takim świetnym dowodem na to, że połączenie wielu dziedzin daje ogromny potencjał sukcesu. To u Ciebie się chyba zadziało, nie? Tak, i ja do tej pory też to bardzo często studentom naszym mówię, że jeżeli chcą się wyróżnić na rynku, to albo muszą się szczęść bardzo wyspecjalizować, że muszą być super znawcami w danym aspekcie jakimś, na przykład w przypadku architektury krajobrazu, to muszą być na przykład świetnymi projektantami pól golfowych. Albo parków rozrywki, albo jakichś jeszcze innych przestrzeni hipodromów, na przykład. Bo takich osób w Polsce jest mało. Ilu jest specjalistów z zakresu projektowania hipodromów? Pewnie na jedne ręce można policzyć. No ale też i rynek znowu wielki chyba nie jest. Tak. I zapotrzebowanie ogromne na to. i A druga, druga rzecz, druga opcja to, co powiedziałeś, czyli bycie interdyscyplinarnym, w sensie umiejętność należenia się w różnych tematach czyli um, no jakby zdobycie do, doświadczenia w zakresie zupełnie różnych albo um, przynajmniej gdzieś um, takich um, tematów, które można ze sobą połączyć, prawda, A, i w przypadku mnie no to tutaj nie było jakiegoś takiego wielkiego Problemu, bo fotografię bardzo łatwo z krajobrazem połączyć, czy z projektowaniem, to jest też narzędzie architekta krajobrazu. Florystykę też bardzo łatwo z architekturą krajobrazu połączyć, no bo to gdzieś z siebie wynika. Na architekturze też mamy znać przyrodę. Florystyka zajmuje się przyrodą, przeważnie roślinami. Czy instalacje artystyczne, no to też wymaga to projektowania i jakichś budownictwa, znajomości techniki i tak dalej. To jest też wszystko wynikające z architektury krajobrazu. Więc u mnie ta interdyscyplinarność była taka sama z siebie wychodząca, ale gdzieś jak rozmawiamy czasami z ludźmi z innych dziedzin, to okazuje się, że nie tylko w tej dziedzinie tak można, że są też inne, które da się połączyć ze sobą fajnie i mhm. z nich korzystać. Mhm. A powiedz mi, kiedy ty zrozumiałeś, że w twoim życiu to właśnie ta kreacja, ta twórczość będzie główną rolę odgrywać? Może tak świadomie do tego podszedłem dopiero właśnie w okresie po studiach, czyli tam myślę, to Stosunkowo to... późno. Nie? Późno, tak. Jakby ja wcześniej wiedziałem, że takie, że to, że to jest fajne, że lubię to robić i tak dalej, ale nigdy nie myślałem przez pryzmat zawodu o tym, bo też nie mówi się o takich rzeczach. Przynajmniej ja nie trafiałem na takie do takich osób, czy nie miałem kontaktu z. Z branżowcami, którzy jakby mogliby naprowadzić mnie wtedy, powiedzieć: Słuchaj, to jest fajny, tak dzisiaj się mówi, content, który można wykorzystać i, i, i zrobić na tym pieniądze, albo zrobić z tego swoją markę, albo po prostu się zacząć tym zajmować, niech to będzie Twoja pasja i tak dalej. To, to mi tego zabrakło. Myślę, że jakbym gdzieś tam wcześniej dostał taką informację, to może bym wcześniej z tym ruszył, a ja tam się na etapie studiów, czy liceum, pomiędzy radiami, powiedzmy radiami a telewizją gdzieś próbowałem odnaleźć i trochę teatrem jeszcze też, w teatrze trochę próbowałem działać, w różnych rolach, więc gdzieś ta kreacja była, ale to, to, to nie było jeszcze to. Dopiero... No tak, ale gdybyś powiedzmy wcześniej zaczął się zajmować tak, jak mówisz, to pewnie nie zdobyłbyś tego bagażu, który zdobyłeś przez ten czas, więc hmm. też nie wiadomo, czy, czy to byłoby, czy tak. byłbyś tym samym człowiekiem, co jesteś. Tak, to, to, to nie mówię absolutnie tego, że czegoś żałuję, tylko tak myślę zawsze o młodych ludziach, że czasami brakuje im kogoś, kto ich poprowadzi. I ja mam wrażenie, że tak w sensie, jakby ja sobie gdzieś tam to odnalazłem, ale wiem, że niektóre osoby potrzebują gdzieś tam wsparcia z zewnątrz, i stawiam się w tej roli prawda osoby, która poszukuje gdzieś na etapie wieku, takiego młodzieńczego, różnych rzeczy, i fajnie mieć wtedy kogoś, kto na przykład powie, a zrób to, a zrób tamto, a spróbuj tamtego, tego, czy czegoś innego. Więc no to takie spaczenie dydaktyczne no. może. No do, do tego pewnie będziemy jeszcze wracać czego i jak uczysz swoich podopiecznych. Ale powiedz mi jeszcze, jako dziecko przejawiałeś jakieś takie talenty? Tak, ja mam całą teczkę zebranych materiałów takich moich z okresu dziecięcego i, i to są naprawdę, mówię całkowicie obiektywnie, bo jestem mocno krytyczny wobec tego co robię i w zasadzie no, na bazie każdej pracy jestem w powiedzieć jakie, swojej pracy powiedzieć jakie błędy popełniłem i nawet jak coś robiłem dwa tygodnie temu to już wiem co w niej poprawić. I, I takiego podejścia też uczę, bo to bardzo mocno motywuje do, dalszej, do dalszych działań. A patrząc na te moje prace, właśnie z okresu dzieciństwa, czyli okresu dziecięcego, to one mają sporą wartość. Znaczy nie tylko sentymentalną, ale tak, tak sobie myślę, że jakbym takie dziecko spotkał dzisiaj, które takie rzeczy robiło, a które było kracone później w szkole za to, bo ja obrywałem bardzo często od pani plastyczki albo ogólnie to, co robiłem, było takie nie do końca zrozumiałe, Miałe. Dziwne to było co najmniej, więc sam siebie oceniam przez pryzmat tego, co, co doświadczyłem, że te prace są całkiem okej. Okay. Miałem nawet taką, taki pomysł, żeby to publikować gdzieś i pokazywać. No właśnie, może wystawę jakąś zrobić z tego. Bardziej jako ciekawostkę bym no, to chciał puścić. Jak że... najbardziej. Myślę, że, że to w, w tym, co robisz, byłoby takim ciekawym akcentem. Tak, bo to. Te, te prace są bardzo bliskie tego co teraz robię, więc mnie szkoła próbowała wyprostować. Zgwałcić niejako. trochę tak. No, tak. Trochę Rozmawialiśmy tak. już o tym właśnie w podcaście też co szkoła robi z ludźmi. Że takie do szeregu nie tak. wychylać się jakby w pewnych w pewnej konwencji pracować jak się robi coś innego to, to, to niekoniecznie jest to zrozumiałe I Ja mam duży żal do znaczy jednej strony duży szacunek a z drugiej strony duży żal do, do nauczycieli w sensie takim, że uważam, że masa osób w Polsce nie, nie powinna się zajmować uczeniem dzisiaj, jeżeli takie podejście reprezentuje i, i spotykam się bardzo często nauczycielami i oni mówią na przykład, że, że się nie da z dzisiejszą młodzieżą pracować i to jest totalny absurd. To, jest, to, to samo myśmy słyszeli będąc w szkole, to po prostu ci ludzie nie potrafią pracować z tą młodzieżą, to oni są nie, nie na czasie, że tak powiem, oni nie rozumieją tego, że świat się zmienia, że są media społecznościowe, że ci ludzie inaczej funkcjonują, że oni potrzebują innego komunikatu zupełnie, nie opowieści czyjeś półtora godzinnej z prezentacją, prawda, tylko różnych działań, które pozwolą im to wykorzystać. Zresztą też dostępność treści jest zupełnie inna i ja jestem też daleki od tego, żeby uczyć się czegoś na pamięć, skoro mamy dostępność tego w kilka sekund, prawda, wyklikamy sobie i sprawdzamy, a uczyć się innych rzeczy, które pozwolą jak to na przykład wykorzystać, to te, te rzeczy, które są dla nas dostępne. No tak, bo w, w dobie jeszcze i rozwijającej się sztucznej inteligencji już dzisiaj wiedza tak jakby traci na ważności już nie jest kapitałem. nie Tak no to to jest no sztuczna inteligencja to jest z jednej strony no to jest narzędzie super które nas niezwykle wspomoże a z drugiej strony jest to coś co zagraża właśnie tej kreatywności ja, ja się tego boję że nagle w, zrobi się jakiś ogromny wysyp twórców kreatywnych którzy właśnie będą prezentować swoje prace. No, wykonane na zasadzie sztucznej inteligencji i co najciekawsze, te prace są rewelacyjne, bo jak jestem na jakichś grupach, tam Mid-Journey na przykład, czy, czy jakichś innych tych aplikacji, które będą, które pozwalają tworzyć obrazy, gdzieś miksowane z różnych jakby tematów, no to są rewelacyjne formy, że wpisujemy sobie, że stwórz obraz na bazie twórczości mesela na przykład, albo na bazie twórczości Eugenia. Niorełkłę albo jakichś innych twórców fotografii, albo reżyserów, prawda? I połącz to razem z, na przykład z obcym, albo połącz to razem z czymś tam innym, prawda, jakimś gladiatorem, czy, czy łowcą Androidów, i on na bazie tych zdjęć, tych dostępnych informacji zaczyna tworzyć te, te obrazy, które czasami są naprawdę rewelacyjne. Są już twórcy, którzy zajmują się tylko, tylko no właśnie, łącznie tym. Ale, ale kto jest twórcą takiego obrazu? To pytanie. No, tu mamy trzy opcje: albo ten, co napisał algorytm, albo ten, co udostępnił materiały, albo ten, co wyklikał, co ma zrobić, mieć journey, więc chyba wszyscy są autorami. No to <zpaper> będą kłopoty, <tłynne> tak czuję. No, właśnie. Totoro. To jest bohater z bajki. Tak, jednej z moich ulubionych bajek. Powiedz, co to za bajka? To chyba japońska anime, tak? Tak, anime Hayao Miyazaki, twórca gigant animacji takiej bardzo specyficznej. Niekoniecznie opowieści dla dzieci to są, chociaż ja uważam, że dzieci powinny takie rzeczy oglądać też. I akurat Majner by Totorom je urzekł, właśnie dwuznacznością. Ta historia jest dosyć prosta, bo to jest historia stwora, który towarzyszy dziewczynkom, które tam szukają siebie nawzajem, bo jedna zaginęła. W wielkim skrócie, ale jest mnóstwo takich fanowskich teorii które mówią o tym właśnie, że to toro to jest bóg śmierci, że te dziewczynki na pewno zginęły, że one obserwują go z światów i że no tam różne takie, bardzo mi się podobała ta wieloznaczność jakby tej historii. Mizaki nigdy nie zaprzeczał temu, on też pozwala właśnie na tą taką dowolną interpretację tych swoich historii i jak ja gdzieś czytałem właśnie ten to on nie mówił tak, nie mówił nie, jakby dał fanom odczytywać tą, tą historię tak jak oni by chcieli więc dlatego gdzieś, gdzieś przylgnęła ta, ta, ta nazwa do mnie, ten, ten pseudonim Nick a jego twórczość jest tak, w sensie Mezakiego, jego twórczość jest tak szeroka, że tam każdy znajdzie coś dla siebie, bo to są zarówno bajki takie bardzo ckliwe niektóre w sensie takie te historie są takie łapiące za, za serce i takie zrozumiałe dla wszystkich a są też bardzo trudne tematy takie typu hmm, grup dla świetlików czy, czy nawet Princes Mononoke to już są rzeczy takie poważniejsze poruszone a, i trochę brutalne też w, jeżeli chodzi o treść więc dlatego. Tak często rodzice z dziećmi wychodzą z kin, bo idą na, do filmu z plakatem, na którym są postacie bajkowe, a nagle się zaczyna od odcinania głów, więc, więc różnie to się kończy. No tak, to niespodziewanie, rzeczywiście. No i ty niewątpliwie tworzysz swoją bajkę. Tak, to jest to, co ja tam sobie w, w, tworzę, czy w fotografii, czy w strojach, czy w instalacjach, czy w jakichś innych działaniach jeszcze. To jest, to jest mój świat, moje odreagowanie moje odcinanie się od tego, co jest z zewnątrz. Ja niedawno odkryłem, że jestem jednak introwertykiem, chociaż całe życie myślałem, że jestem ekstrawertykiem, a jednak, jednak wolę tworzyć samemu, być sam ze sobą, mieć czas na przemyślenia. Ja się ładuję wtedy. To jest ten czas, kiedy. Ja nadrabiam straty energii i też przenoszę się do nie wiem, takiej bezpiecznej przestrzeni, ja to chyba tak nazywam, bo po takim dniu pracy, na przykład wczoraj miałem możliwość dłubania całe popołudnie przy jednej kreacji takiej dla, dla tancerki wokalistki lubelskiej i te 6 godzin spędzonych nad tą kreacją to było lepsze niż te dwa dni na lekach, które wcześniej, wcześniej spędziłem. Czyli terapeutycznie to działa. Bardzo. To jest coś, co, co wpływa i, i na głowę, i na ciało, bo ja się czuję potem wypoczęty, po, te, po takiej pracy właśnie, y, gdzie mogę sobie coś podłubać, po, pomyśleć, jak coś połączyć ze sobą, a jak się zaczyna coś jeszcze fajnego powstawać, to tym bardziej się nakręcam jeszcze. Taka medytacja chyba trochę, nie? No chyba tak, że to jest jakiś taki każdy ma swoje sposoby naradzania się ze stresem, i to, a to, jest, to jest dla mnie dobra, bardzo opcja o tego typu pracę, chociaż to nie znaczy, że ja się nie denerwuję w trakcie, bo jestem też cholerykiem, więc jak mi tam coś nie wyjdzie, albo sparzę się, albo zepsuję coś, albo nie wiem, przebiję, nie tak jak powinienem, jakiś tam, powiedzmy, materiał mi się coś złamie. Rzucasz mięso? Oczywiście, że tak. Ja jestem z koszmarnym cholerykiem i to takim, moim bliskim się na pewno trudno z tym żyje, no ale radzę sobie, staram się kontrolować w miarę. <laughs> Nikt nie zginął jeszcze. Nie, nie, nie. To jest jakby jedyne, na czym się wyżywam, to ten materiał, na którym pracuję. I czasami z korzyścią od tego materiału nawet, bo dostaję nowych, jakichś właściwości. A, no to, to bardzo <gry> ciekawe. Inspiracje, zapytam Cię inspiracje. Skąd Ty czerpiesz inspiracje? Na pewno, wszystko to, co oglądam w sensie wizualu, czy teledysków, czy, czy klipów jakichś, prawda, takich reklamowych nawet czasami, czy, czy filmów, czy teatru, to ogromny wpływ ma, ale ja tak sobie niedawno zdałem sprawę, że. Najważniejszy dla mnie, czy największy wpływ na mnie ma muzyka, i właśnie nie, nie rzeczy, które zobaczę, tylko rzeczy, które usłyszę, Że, jakby gdzieś ten dźwięk potrafi mnie nawet dużo bardziej poruszyć czasami niż obraz. Więc u mnie muzyka gra 24 godziny na dobę. Powiedzmy jak śpię to ciszam albo czasami się wyłączy bo komputer się po prostu wyłącza więc komputer jest non włączony no i jakby z muzyki czerpie najwięcej w sensie jakby klimatu który muzyka gdzieś tam przynosi ja sobie bardzo często się tam wizualizuję różne rzeczy które słyszę nie widząc na przykład teledysku wcześniej do tego czy jakichś czyjś interpretacji takich wizualnych no i przede wszystkim też to wspomniałem na samym początku natura tu bym powiedział na równi że jakby procesy na. Plus, plus muzyka, że jedno z drugim połączone to jest coś, co, co, co jest tego wypadkową, która pozwala mi, mi tworzyć jakąś nową jakość, nowe, swoje nowe rzeczy. I ciekaw jestem, jakich gatunków muzyki słuchasz to nie, nie da się określić, bo u mnie na, na, na mojej playliście, ja korzystam jako jedna pewnie z wielu, niewielu osób w Polsce jeszcze z Winampa. O, oh, um, no <laughs> coś więc, takiego. Więc, więc bardzo lubię Winampa, mój Winamp już nie ogarnia tej ilości muzyki, którą ja mam i u mnie będą z, zarówno rzeczy typu Björk, powiedzmy cała dyskografia, jak i ja mam jakieś remixy Britney Spears i uważam, że remixy to jest cudowna rzecz w ogóle, jakby to jest moja taka druga pasja, którą w ogóle się nie chwalę, ale... Jestem kolekcjonerem, więc, więc mam masę tej muzyki i w płytach CD, winylach, w MP3, które cały czas szukam nowych, zgrywam w jakości flag, szukając tej, tej najwyższej możliwej. Więc trzeba, trzeba dokupować dyski. I teraz obecnie dosyć często słucham Basza. To jest taki twórca polski, który zajmuje się elektroniką. Ja elektronikę akurat bardzo lubię i u niego ten klimat jest jest taki niezwykły, też mocno inspirujący. Ale równie dobrze Madonna, Gorillaz, hip hopu bardzo dużo lubię, szczególnie tego hip hopu lat 90., początku 2000. Missy Elliot Kelly's, a RB też bardzo dużo się pojawia. Więc to, tak jak ta playlista leci, to tam między markiem Grechutą, Chorą pojawi się właśnie Madonna, czy pojawi się Licky Lee, pojawią się jakieś komercyjne rzeczy, więc to jest Misz masz bardzo duży. Ale czy udaje Ci się na przykład zaobserwować, jakiego rodzaju obrazy powstają w wyniku, nie wiem, konkretnego oddziaływania jakiejś muzyki? Czy obserwujesz to, że różna muzyka różne powoduje u Ciebie? Twórcze wyniki, że tak powiem? Chyba nie, chyba tego nie, nie jakoś nie, nie nigdy nie. Albo nie, 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 nie sprawdzałem do tego, nie może czas zastanowić się nad tym, jak to działa. <grafię> czy, czy jakaś muzyka. Badania naukowe może. Tak. Ale chy, chy, nie, nie, nie sprawdzałem tego, więc nie odpowiem. Trudno mi powiedzieć, czy, czy, czy jak słucham czegoś tam bardziej ambitnego, czy czegoś mniej powiedzmy takiego popowego, popularnego. To są inne tematy. Trudno powiedzieć. Jakby uważam, że muzyka jest świetnym takim właśnie narzędziem do komunikowania się i można się komunikować się na różnych poziomach i różne rzeczy w niej odnaleźć, więc, więc nawet z rzeczy bardzo komercyjnych można odnaleźć, w rzeczach bardzo komercyjnych można odnaleźć fajne, fajne tematy do, do, do pracy twórczej i sobie przerobić tak, żeby na przykład nie były komercyjne. A masz jakieś sprawdzone sposoby na wywoływanie pomysłów, czy przywoływanie pomysłów? No oprócz muzyki, bo no to tak my... nie wiem, ja, ja, jakby bardzo często gdzieś jak warsztaty są, czy, czy jak gdzieś prowadzę zajęcia w szkole fotografii, to są pytania właśnie, że, że jest problem, co, co zrobić z inspiracjami, gdzie je znaleźć. Jak je wywołać, i tak dalej. I ja czasami nie wiem, co mówić, bo, bo ja nie mam z tym problemu. Jakby ja, ja nie miałem takiej. Nie przypominam sobie, że miałem jakąś taką historię, że, że nie miałbym inspiracji albo nie wiedziałbym, jak coś robić. Być może to jest kwestia tego bodźcowania się non-stop, że ja jestem cały czas w aktywności właśnie słuchowej. Bądź wizualnej, takiego wyczulenia, prawda, tego co się dzieje w przestrzeni. Może to też jest architektura krajobrazu, bo ja mówię zawsze, że naszym studentom, że oni po pół roku już będą inaczej funkcjonować w przestrzeni, bo uczymy. Między innymi przeprowadzanie analiz. Więc jak się raz te analizy zrobi, to już później człowiek przez pryzmat tych analiz cały czas tą przestrzeń ocenia. A tu nierówno, a tu ładnie, a tu brzydko, a tu wyżej, a tu niżej powinno być, a tu dobrze się chodzi, a tu źle się chodzi. I, i być może to wynika z tego, że, że właśnie jak się włączy ten tryb taki analityczny, to człowiek później nie ma, nie, nie ma problemu z pomysłami. Teraz jedna rzecz mi się przypomniała, że. Jak miałem taką przerwę w tworzeniu i leżałem chyba dwa tygodnie w szpitalu, to byłem tak tą sytuacją w środku zniszczony, w sensie tym, tym, tą bezradnością i tego leżenia, że mi się śniły non stop właśnie różnego rodzaju rzeczy, które mógłbym stworzyć. I po prostu byłem zmęczony już tymi wizjami, po prostu, bo to tak się nawarstwiało, a to trzeba od razu przekładać na pracę. No, no właśnie, czy ty masz odwrotny problem, czy nadmiaru inspiracji i co, co robisz? Jak, jak tym zarządzasz? Nie wiem, zapisujesz gdzieś, notujesz, rysujesz? Kiedyś miałem notes, taki, w którym sobie wszystko zapisywałem, zarówno lokalizacje, na przykład, które fajne są na zdjęcia, czy na jakieś tworzenie różnych rzeczy, czy jakieś festiwale, w których chciałbym wziąć udział, czy jakieś miejsca do wystąpienia, których można było się pokazać, czy właśnie materiały, których warto użyć przy pracy twórczej tej kreatywnej, i to bardzo pomaga, szczególnie na początku, że jak sobie wypiszemy, prawda, z kim chcemy pracować, albo no, jakiś prawda, taki rodzaj tablicy inspiracji sobie tworzymy w głowie bądź, bądź fizycznie w Sensie, że, że, że jest to wydrukowane, bądź w komputerze, w folderze, czy w jakimś pliku, prawda, graficznym, nie ma to znaczenia. To kiedyś tego bardzo potrzebowałem, tej takiej zewnętrznej pamięci. Teraz, no, że tak powiem, wszystko to stosowuje do rytmu pracy, bo jednak ten, ta dydaktyka wymaga skupienia się na, na drugim człowieku i, i jakby ja w wolnym czasie znajduję ujście wtedy na tych wszystkich swoich. Rzeczy kreatywnych, chociaż to nie jest tak, że, że jakoś to jest coś kosztem czegoś, prawda, że ja zawsze jakoś tak umiem e, znaleźć e, taką przestrzeń na te rzeczy, bo one są dla mnie zbyt ważne. Ja poświęcę wszystko inne, ale jeżeli mam coś zrobić kreatywnie i wiem, że to będzie miało jakąś wartość dla kogoś, że to czemuś służy, że to będzie e, nie wiem, działało zdobnie, animacyjnie, że to będzie jakaś aktywacja, że to komuś otworzy jakieś klapki w głowie, to ja to nawet kosztem właśnie swojego niespania czy, czy, czy jakichś tam innych prywatnych rzeczy jestem w stanie to poświęcić. Wspomniałeś o tym, że Tobie zależy na swobodzie interpretacji Twoich prac, Twoich mm -hmm. dzieł. Twoi, rozumiem, że chodzi głównie o fotografię, prawda? Też, między innymi. Powiem Ci, że mi jest bliska ta koncepcja. Ja bardzo to lubię u innych, i też lubię, jak ja zrobię takie mm -hmm. zdjęcie, które zostawia tą wolność. Dlaczego to jest dla Ciebie ważne? To też wynika z architektury obrazu. To, co zaraz powiem, że mam podejście takie, że trzeba dawać ludziom wybór, trzeba dawać możliwość decydowania o niektórych rzeczach. Czasami to jest złudny wybór, tak zwany, że jakby dajemy dwie opcje dobre, ale ta osoba czuje, że wybiera między dobrym, czy nie, nie wie, że wybiera między dobrym a dobrym, a zawsze wybierze dobrze. A czasami to jest taka opcja. No, tak jak tutaj wspomniałeś, że są to nasze jakieś tam prace i absolutnie nie możemy narzucać interpretacji. No, ludzie mają różne doświadczenia, różne skojarzenia, różne jakieś historie życiowe, które powodują, że tak czy inaczej coś tam odbierają. Nam się może to podobać, bądź nie, w sensie, że czyjaś się Interpretacja, ale absolutnie bym nie narzucił. Trzeba tak myśleć o tym czy inaczej. Jeżeli ktoś mówi, a dosyć często to się zdarza, że mu się nie podobają moje prace, albo że nie rozumie tego, no to okej, okay. to jakby to, 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 to nie jest problem żaden. No, to, to rozumiem to, że, że może to po prostu nie być jego bajka, już tak mówiąc, dosadnie. No bo nie ukrywajmy, twoje prace są surrealistyczne w hmm. dużej części, prawda? Mają tę dozę surrealizmu dość tak. wysoką. Surrealizmu, czy jakiś. Fantastyki, czy jakiegoś takiego science fiction, czasami niektórzy to tym widzą różnego rodzaju czy jakichś takich odniesień, których na przykład nie chcą oglądać, bo uważają, że czerpanie pomysłów z tego, jak się plecha, grzybnia rozchodzi, no to to nie jest dobre, bo są rzeczy ładniejsze. Dla mnie grzybnia jest przecudownym tematem do pokazywania tego na, na, na w kostiumie, czy właśnie na jakichś tam innych pracach. Zawsze mówię, dajmy ludziom swobody odbioru. Jeżeli ich opinia nie robi krzywdy nam czy innym osobom takiej fizycznej, to to, to to niech się wypowiadają. No tak, bo może się też pojawić, panie Adamiec, po co pan robisz, te zdjęcia takie w ogóle, nie? A to część często się pojawia takie tak? pytanie, bardzo często. Zadają ci takie tak, pytania. Oczywiście. No to... U mnie ja, ja, nawet na zajęciach czasami pokazuje, że jest spora fala hejtu, jeżeli chodzi o, o pracę, czy teraz może mniej, ale był taki okres, gdzieś sporo osób jakby stwierdziło, że będzie, będzie tam pisać różne rzeczy, prawda, że i, i, jak to jest niepotrzebne to, co robię i ja sobie jakoś tym bez problemu radziłem yy, i jakby odpowiadałem na to na zasadzie takiej, że no okej, okay, no, każdy zajmuje się tym, co, co mu sprawia przyjemność i nie musicie po prostu tego oglądać, no w którymś momencie zacząłem blokować, po prostu te osoby, żeby już nie widziały tego, jak ich to drażni, prawda, to po co mają to oglądać. No ale poprzez takie komunikowanie właśnie na tej drugiej strony, że po co pan to robi, mnie to na przykład napędza. Na mnie, dla mnie to jest taka konkretna informacja, nie, nie, może to jakaś złośliwość moja wychodzi, że ja to robię na złość komuś, kto się nie podoba, ale no nie chciałbym tak myśleć absolutnie. Mi sprawia to przyjemność po prostu. Najczęściej tak odpowiadam. I jest to coś, co jeżeli może na drugą osobę jakoś tam wpłynąć pozytywnie, że ona się zacznie zajmować czymś, to, to jest ogromne wyróżnienie dla mnie wtedy, że ktoś się czymś zainspirował albo gdzieś tam się otworzyły jakieś klapki w głowie, że a. Przecież nie wiem, ten papier to może być cudownym materiałem właśnie na kostium. Albo że jakieś śmieci zebrane z kąta ulicy, czy gdzieś tam z runa leśnego odpady, materiały, które są wyrzucane, palone, niszczone, mogą być świetną dekoracją czy jakoś elementem instalacji, prawda? I to, to bardzo lubię, że ludzie, to odkrywają na przykład. Mhm. A powiedz mi, nie masz takich obaw, że no bo każde dzieło mówi o twórcy, tak? mhm. Więc twórca. Jeżeli tworzysz szczerze, to w pewnym sensie się obnaża, mm -hmm. nie? pokazuje siebie. Co ty pokazujesz? To od czego zawsze zaczynam opowiadanie, czym się zajmuję, czyli różne poziomy piękna. Ja sobie wyróżniłem trzy poziomy. Pierwszy to jest taki ogólnodostępny, zrozumiały dla wszystkich. To typowe rzeczy, które każdemu się spodobają: kwiatuszki, krajobrazy, zachód słońca. Takie często zahaczające oki, czy jakieś niewymagające specjalnej wrażliwości. Drugi poziom to jest bardziej taka konceptualna tematyka, gdzie trzeba mieć pewne doświadczenie, wiedzę, wrażliwość wyższą, żeby to ocenić. Też umieć postawić się w czyjejś roli, jakby bardziej myśleć przez pryzmat tego, jak twórca działa, i jakby dać pewną taką dozę dystansu sobie do tego tematu. I oczywiście tutaj tych odbiorców jest dużo mniej przy tym drugim poziomie. A trzeci poziom to są rzeczy takie bardzo abstrakcyjne, trudne w odbiorze, bardzo często zahaczające o brzydotę. Ja zawsze mówię, że jest też jest formą piękna i że warto do niej czasami wracać. Rzeczy trudne w odbiorze, w sensie, że no ludzie będą źle reagować na przykład, bo pojawią się jakieś turpizmy, czy jakieś odniesienia właśnie do śmierci, jakieś historia takie, które no mogą być dyskusyjne, mogą budzić różne emocje, bo na przykład komuś się czymś źle kojarzą. I ja jak tworzę, to zawsze myślę o tym drugim bądź trzecim poziomie piękna, że jakby chciałbym ludziom wytłumaczyć, że są też takie poziomy, one nie muszą być dla nich, prawda, nie wiem, docelowo skierowane, ale fajnie, żeby zdawali się z tego sprawę, że na przykład kogoś, dla kogoś brzydota może być też rodzajem piękna. I tu nie mówię absolutnie o poziomie tej brzydoty, prawda, czy to jest mniej infantylne, czy bardziej, czy to jest na wysokim poziomie, niskim i tak dalej, tylko mówię ogólnie o haśle, prawda, brzydota, czy ona jest świadomie, czy mniej świadomie wykonana, to już jest inna sprawa. Mhm. Tak, myślę właśnie o tym, co mówisz. Mam taką refleksję, że fotografia przecież zasadniczo jest związana z rzeczywistością, ale ty stronisz od komentowania rzeczywistości i bieżącej sytuacji w swoich fotografiach, prawda? Znaczy, mnie, mnie rzeczywistość nudzi ogólnie. Ja jakoś tak rzeczywistość rzeczywistości tak niespecjalnie, jakbym mógł, to bym z tej rzeczywistości zrezygnował na rzecz jakichś tam innych prawda tematów i zajmował się bardziej właśnie tymi fantastycznymi rzeczami. Ale wiadomo, że bez rzeczywistości nie nie, po długo nie pociągniemy. Więc no, to, to tak jak gdzieś tam wcześniej powiedziałem, to jest jakiś rodzaj odskoczni, prawda, to, to przenoszenie się do tych innych światów. I mnie nie pociąga ona, Czy znaczy, wiadomo, robię też zdjęcia protetowe. Czy robię jakieś tematy takie bardziej adresowane do, do osób, które wolą takie standardowe rzeczy, takie, no, które odnie znajdą odniesienie w swoim życiu. Zdarza mi się to, ale mi się to szybko nudzi. Dla mnie rzeczywistość jest nudna, ja lubię rzeczy takie, które są trochę inne, właśnie wyróżniające, jakieś takie nietypowe, zaczepne trochę czasami w tym, 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 tym swoim wyrazie, poruszające takie tematy, których no nie porusza się choćby w edukacji, no, czy, czy, czy nie, nie tłumaczy się ich względem na to, że są zaskomplikowane albo... Ktoś tam kiedyś uważał, że, że niepotrzebnie takie rzeczy tłumaczyć. Ja na przykład uważam przemianę pokoleń, czyli proces taki, który zachodzi o zwierząt i o roślin, jako jeden z bardziej inspirujących procesów, które gdzieś tam się dzieją w świecie. A pamiętam ze szkoły podstawowej, że miałem ogromny niedosyp w tłumaczeniu tego że ale jak to sporofit gametofit jak to się dzieje że to zmienia się to że to jedno się rozmnaża a drugi się nie rozmnaża jak to jest u człowieka czy u człowieka też może być przymiana po kolei. Mnie to jako dziecko fascynowało i pamiętam że jakoś tak nie, nie dostałem odpowiedzi na to szczególne i tam po prostu następny temat zaczęliśmy więc gdzieś to już wcześniej wychodziło u mnie taka ciekawość tych zjawisk które wokół nas się dzieją które jakby porządkują świat ale my o nich zapominamy, nie mówimy. No choćby o tych grzybach, prawda, które stanowią ogromny procent organizmów hmm. na, na Ziemi, warunkują nasze życie. No tak, bez nich po prostu byśmy nie, nie przetrwali. Nie przetrwali. Mhm. A, a z drugiej strony no, nie mówi się o nich, prawda? Czy to tak, no, grzyby to grzyby, no coś tam rośnie, nie? Albo wręcz mówi się o jako takim szkodliwym. Jak się tak. pojawiają, to głównie negatywnie. Tak. Tak? My ko kojarzymy je albo Ktoś z chorobami albo ale, grzybice, tak. no, albo to. A nie z tym, że to jest świat, który jest, no, dzięki któremu istniejemy, czy, czy, czy świat roślin, który też jest dużo bardziej bogaty niż świat zwierząt, na przykład, ale z względu na to, że tak się różni od nas, no to, to my nie tak społecznie mówię, w imieniu całości ogółu ludu, to my się tak jakoś specjalnie nie interesujemy tam tak jak jakiś tam szary Kowalski z, z ulicy będzie się tam interesował tym, co go to obchodzi, jak on nie wie, co to jest, prawda, nie to rozumie. To tego. Generalnie nie ruszają się, więc tak jakby są w tle. Nie? Tak, to jest, to jest, to, to jest oporność jedna... na przyrodę, tak zwana, że my dostrzegamy elementy, które są związane z człowiekiem, czy antropogeniczne, wynikające z, jakby z, z obecności człowieka, bądź z z jego samego sylwetki, na przykład gdzieś tam w krajobrazie, nie tylko jego działań. A z drugiej strony wymazujemy wszystko inne, to, co jest jakby no, głównym tym aspektem, tym tło jest rzeczą tak naprawdę najważniejszą. No tak, bo w tym żyjemy. Wrócę do mody, mm? bo często jest tak, że twoje nazwisko i, i, i pseudonim mm -hmm. pojawia się w takim temacie, w takim środowisku moda. Ale ty nie jesteś znowu takim typowym modowym fotografem. Nie, przeciwnie. Nie, nie, nie. Właśnie ja się od tej mody trochę odciąłem świadomie. Zajmuję się nią, uczę jej. Niezwykle szanuję, podziwiam twórców, którzy gdzieś tam w tej, tej profesji działają. Ale samemu absolutnie nie staram się, jakby nie wchodzić w ten temat, ze względu na to, że no jest on problematyczny dla mnie. Moda jest na tyle szerokim tematem, gdzie właśnie można czerpać inspirację do, do różnych rzeczy, nie tylko nie tylko fotograficznych, e, więc dlatego jest tak niezwykle pociągająca, ale z drugiej strony specyfika pracy w modzie mi odstrasza w sensie yy, yy, yy. Jakby śledzenie trendów, pilnowanie tego wszystkiego, prawda? trzeba być cały czas na bieżąco z każdą rzeczą. Trochę idzie za tym też celebryctwo, czego ja nie lubię, i pewien rodzaj jakiejś takiej próżności, który się czasami pojawia. Absolutnie to nie jest jakiś pstyczek dla całego środowiska, bo jest mnóstwo wartościowych osób, artystów, którzy tworzą w tej, tej branży, ale gdzieś tam się pojawiają. Właśnie takie historie, które mnie kilkakrotnie odstraszyły, jeżeli chodzi o modę. Przy czym sam, tak jak powiedziałem, do niej wracam dosyć często, bo, bo jest źródłem no, niezwykłych inspiracji w zakresie wykonania kostiumu zastosowania materiałów przetworzenia ich prezentacji tego no i jest to rodzaj sztuki bo jest to forma wyrażania siebie też prawda więc ja tam dosyć często się oburzam wewnętrznie tak czasami mi się zdarza w komentarzach też coś napisać jak ludzie piszą pod pokazami mody że "a co to jest a kto to będzie nosił i tak dalej no nawet nie zerkną na to że to jest pokaz jakiś od Couture prawda kilka zrobionych sztuk czy jedna nawet sztuka tego kostiumu specjalnego na pokaz i to trzeba oglądać jak obraz, po prostu, jak, jak film, jak jakiś rodzaj dzieła sztuki, a nie traktować to, że czy, czy jutro to założę do Biedronki, czy nie założę, jak będę szedł na te zakupy, prawda? Więc tego ludzie też nie odróżniają, prawda, że jakby nie oddzielają mody ożytkowej, po prostu zwykłych ciuchów takich codziennych naszych od tego, co, prawda, jest jakoś formą sztuki, wyrazu twórczego i, i, i pozwala, prawda, niektórym funkcjonować właśnie w tej przestrzeni, przestrzeni Kreatywnej. Mhm. No ale Twoja fotografia trafiła na okładkę pierwszej polskiej Biblii Mody. Tak? Dobrze. tak. Jak to się stało w ogóle? Bo z tego, co mówisz, to szanse nie powinny być wysokie. Czy znaczy, to był ogromny przypadek chyba? Bo ja, tak jak mówię, działałem trochę w tym środowisku modowym o tyle, ile tam dla mnie to było, że tak powiem, wygodne. Na tyle, ile ja się dobrze czułem. Jak coś mi nie odpowiadało, po prostu rezygnowałem, a tutaj e, gdzieś zostałem łapany przez Piotka Kiejańskiego i Jankę Łańczyk, którzy byli autorami tej pierwszej encyklopedii mody, czy mody, tak jak różnie ją tam nazywają. Z względu na to, że te zdjęcie gdzieś bo zauważyli chyba w jakimś magazynie, no bo ja z tymi magazynami dość dosyć tam często współpracowałem. Różnymi, okołomodowymi, kreatywnymi, jakimiś takimi scharakterystycznymi. No, no, jest dość proste to zdjęcie, prawda? I To ich właśnie chyba urzekło, bo to, co Piotrek mi napisał, że spytałem się, się dlaczego to, on powiedział, że to jest ponadczasowe zdjęcie, w sensie takim, że ta odkładka się nie zestarzeje, więc coś w tym jest, no bo. Toczek będzie zawsze toczkiem, marynarka będzie zawsze marynarką, dziwna fryzura będzie zawsze dziwną fryzurą, więc czy tam... piękna dziewczyna zawsze będzie piękna tak. dziewczyną. Tam. Więc tutaj był prosty koncept, bardzo Myśmy nie robiąc tą sesję, jakby nie myślałem w ogóle o tym, że to jest okładkowa, bo, bo to, było zupełnie, to był zupełnie inny cel. Ja tam sobie zobaczyłem wcześniej jakąś serię i ona mi jakoś tak się mocno spodobała, właśnie ten minimalizm, i stwierdziłem, że no, może warto się zainspirować. Mam zdolną, ładną siostrę która modelingowo się sprawdza. Ten toczek i ta, 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 ta marynarka sumarycznie nas wyniosły 3 zł, chyba, bo to wszystko z ciuchlandy. Agnieszka miała jakieś swoje buty takie jeszcze do jazdy konnej, to były, nie wiem, takie wysokie mocno, nie znam ich historii i proste tło, brudne, bo to chodziło o to, żeby to tło było trochę upaćkane. Mi się też nie podobało, że tam, że nie jest takie wyczyszczone i że tam można zostawić te mazy jakieś, prawda, na nim. I zrobiliśmy to zdjęcie, a później ta historia się już rozwinęła, bo ta pierwsza wyszła część prawda, tej encyklopedii i dosyć taki to był no chyba duży ruch w środowisku tym modowym, bo to zaraz szukano drugiej części i tak dalej. Ona się nigdy nie ukazała. Nie znam historii czemu, ale druga się nie ukazała. Ale ruch był spory względem na to, że no tam w tej książce jest jakby masę kontaktów, których tak się nie znajdzie w sieci tak łatwo, prawda? że mamy do menadżerów, do, do, do jakichś agencji, do konkretnych osób, prawda, które udostępniły tam swoje maile, telefony itd. To jest taka fajna baza, baza kontaktów też. To sesja, którą ty robisz, jak wygląda? Od czego się zaczyna? Od rozmowy i to takiej yy, zazwyczaj na żywo, czasami telefonicznie, jak ktoś jest gdzieś tam z daleka i ustalenia zakresu, tematów, stylu, prawda, w jakim ta sesja będzie wykonana, elementów, które będą użyte, prawda. Bogactwa kostiumu, bo czasami też to dla niektórych jest ważne, prawda. Niektórzy są skromniejsze, niektórzy bardziej bogate. I, i między. Ty, jakby, tym etapem wstępnym tej, tej rozmowy, a wykonaniem sesji to czasami jest miesiąc. W zależności ile czasu potrzebuję na jakby opracowanie konceptu i stroju, itd. Tak czasami jestem w stanie zrobić strój na przykład 2, 3, 4 dni, a czasami no, tej produktywności mojej jest, jest trochę mniej czy czasu jest mniej, więc mi schodzi, schodzi nawet miesiąc. Tego dłubania mojego. Ja absolutnie nie jestem profesjonistą w tym zakresie. Po prostu robię tak jak umiem i tak jak mi wychodzi, jak mi się podoba, to zatwierdzam i idę dalej. To to nie jest praca pasjonalna, praca to jest dobre amatorstwo, ja bym nazwał tako. Ale planujesz to tak? Jakoś... Tak. Wszystko jest. Czyli niespontan jedno. Nie. Spontan nie. To jest, ja jestem nauczony projektowania, czyli tak jak w architekturze krajobrazu, nie ma przestrzeni bez projektu. Przynajmniej nie powinno być. Wiem, wiem, że, wiem że jest inaczej e, się dzieje to. Bardzo często przychodzą ludzie odpowiedzialni za coś i mówią: O, tu będzie tak, to będzie inaczej, róbcie to, róbcie tamto. I nikt nawet tego nie narysuje wcześniej, nie zobaczy, jak to wygląda. To tak samo jest z sesjami, że. Ja zarówno rozresowuję sobie kostium, czy rozkładam sobie materiały, patrzę, ile czego mam, czego mi brakuje, co trzeba dokupić. A przede wszystkim, jeżeli wiem, że to jest jakaś sesja taka, która jest bardzo ważna dla mnie, to dosyć szczegółowo rozresowuję sobie storyboard. Mhm. I to są storyboardy. No, Przykładowe kadry, powiedzmy, mhm. dla takich dla się, dla zabezpieczenia się, żeby na przykład wiedzieć, co zrobić najpierw. 10, powiedzmy, kadrów robimy z ustawieniami, które wcześniej zaplanowaliśmy w miejscu, które wcześniej znamy. Jeszcze tym etapem, to nie powiedziałem, przed sesją jest sprawdzanie miejsca, takie mhm. kilkukrotne najlepiej. Czyszczenie go, porządkowanie. i Zia stawiam na spontan, że idziemy nagle i o, tu ładne zarośla to wejdzie w niej i będziemy tutaj tworzyć, tylko raczej sobie sprawdzam to wszystko i szykuję. Ale raczej jest to plener, a nie studio? Zazwyczaj tak. W mm -hmm. większości przypadków jest to, jest to plener. Wolę jednak te krajobrazowe treści. I o, z tym Storyboard wędruje ze mną zawsze na sesji. On leży, prawda? Wykonuje to, co jest standardowo zaplanowane, w sensie te 10 kadrów, które stosowałem, zazwyczaj jest to 10, a potem mamy czas na kombinowanie. Mm -hmm. I powiedz mi, zdarza Ci się, że Cię rezultat zaskoczy pomimo tego planowania? Zawsze tak jest. To, to, to projektowanie jakby pozwala tylko na wyprowadzenie jakiegoś ogólnego konceptu. To jest tak, że ten, ten efekt końcowy może być czasami zupełnie różny od tego projektowanego, bo zdarza się tak. Co, dziedziny kreatywne mają to do tego, że czasem trzeba coś wywrócić do góry nogami i, i jakby i odejść od tej pierwotnej koncepcji, ale mimo wszystko jestem za tym właśnie, żeby zawsze jednak sobie to rozesowywać, i szczególnie na początku, próbować to, co zaplanowaliśmy odtwarzać. Potem jak się nabędzie tej śmiałości i takiej spontaniczności w tworzeniu, to można sobie kombinować, łamać to, co się zaplanowało, odwracać i tak dalej. Więc ja miałem po takich sesji, typu, że sobie planowałem jakieś tam ostre światło, prawda, tutaj będą to robić, tamto i tak dalej na zdjęciu, a później co, do czego przychodziło, no trzeba było zmieniać na przykład, bo nie było z tego światła, było miękkie. Bo chmury zresztą, przyszły. Chmury przyszły. A modelki nie umiały grać tak, jak ja chciałem na przykład. Czy nie, 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 nie ten koncept, jakby wychodził w trakcie, i stwierdziłem, że to jest też super. No to róbmy hmm. inaczej. Ważny jest efekt. Nawet jeżeli jakieś tam zmiany są wprowadzone w międzyczasie oczywiście te odstępstwa, te takie, że rzeczy typu, że ja sobie coś zaplanowałem, a co, coś na koniec jest zupełnie innego, to, są, to, 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 to nie jest to jakoś tam super częste. Mhm. No właśnie, miałem też takie pytanie, na ile ty jesteś takim dyktatorem na sesji, mhm. że po prostu reżyserujesz wszystko, co po kolei mhm. ma być, a na ile dajesz swoim modelom czy modelkom swobodę, i oni też tak jakby uczestniczą mhm. w tym procesie twórczym. Czy znaczy ja wychodzę też z założenia takiego, że, że, że fotograf czy, czy osoba odpowiedzialna, jakiś tam producent sesji, bo to tak to się nazywa, to powinny być taką osobą, która pełną myśl narzuca i pewnej konwencji pilnuje, która jakby od której się wychodzi. Ja mam to szczęście, że jakoś tak się ludzie zazwyczaj temu poddają. W sensie nie, że ja, ja wykrzyczę swoje i oni się po prostu boją tego, inaczej nie zrobią, tylko jakoś im, im pasuje ta wizja ale jak najbardziej, jak ktoś jest jakiś tam, ma swoje pomysły i, i coś tam się zaproponować, to ja jestem w stanie jakby też wziąć to pod uwagę, zrobić to i na przykład powiedzieć, że jest super, albo powiedzieć, że jest do niczego, bo to, to jakby w dwie strony działa. No ktoś, jeżeli coś tam wychodzi ze swoim pomysłem, to musi jakby brać pod uwagę to, że może się to komuś spodobać, a może się ktoś tym zachwycić, prawda? Że, 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 że na przykład to wygląda fajnie. E, przy czym też tak uczę właśnie, żeby fotograf, czy osoba, która koordynuje, produkuje że była osobą zbierającą całość bo jest najbardziej odpowiedzialny za to co z efektem końcowym prawda czyli że jakby sobą sygnuje to co to co powstaje na koniec i jakiej jakości to będzie i to że tak a nie inaczej poprowadził ten zespół prawda bo jeżeli na przykład fotograf nie dopilnuje tego żeby make up pasował albo żeby kostium był właściwie dobrany, albo żeby pozowanie było odpowiadające plenerowi, klimatowi sesji, czy jakimś innym jeszcze tam uwarunkowaniom, no to, 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 to jest jego wina po prostu, to, to, to on za to jest odpowiedzialny. To nie makijażystka, czy, czy, czy stylista coś źle zrobił, tylko to nie, tego nie, do, nie dopilnował fotograf, czy producent sesji. Dlatego ja wolę pracować samemu. Wtedy... No tak, bo ty robisz wszystko sam. No tak. Tak. Robisz fryzurę robisz makijaż, robisz kostium, wybierasz modeli. Tak. Lokalizacja. na szczęście nie pozuje jeszcze sam. Znaczy, Ale no, to jeszcze przed się. tobą wszystko. E, to jest, jeżeli pracuje się samemu, to jest cudowna rzecz, bo jak się zrobiło coś źle, to nie ma się, ma się pretensje tylko do siebie. I ja mam zawsze pretensje tylko do siebie i te pretensje potrafię wypisywać w dokumentach. <grych> Naprawdę? Jakichś. Tak, że co poprawić. A, mam. To, no dobra, to okej. Okay. <grych> <grych> po, po każdym wydarzeniu, które organizuję, po każdej instalacji, które robiłem, po każdej sesji, którą robiłem, robię sobie taką krótką ewaluację. A. I wypisuję sobie, że. Bardzo, bardzo. Bo to, to ja do tego wracam. Na przykład teraz, yy, organizując weekend z florystyką dwa tygodnie temu, yy, no, cały miesiąc wcześniej spędziłem nad czytaniem notatek z przed roku, czego nie robić albo co zrobić trzeba, prawda? I to bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o późniejsze działanie naszej. tak samo jest z sesjami, że nie używaj kleju takiego na, na, na dworze, bo uciapiesz sobie materiały, i tak dalej, bo już wielokrotnie to zrobiłem, biorąc jakiś tam klej taki, który się nie nadawał, więc, więc to, to praca to samemu jest, jest naprawdę super, jeżeli chodzi o rzeczy dobre, w sensie, że jak zrobimy coś fajnego, to to spływa tylko na nas, jakby ten, ten pozytyw, a jak zrobimy coś złego, to też nie winimy innych, tylko wiemy, co w swoim Swojej pracy poprawić. Tylko jest jeden minus tej pracy samodzielnej, że My nie skupiamy się wtedy dokładnie na, na, na głównym temacie, czyli na fotografii. To trzeba pilnować wtedy tych wszystkich detali typu, czy coś nie leży w tle, czy włosy są odpowiednio ułożone, czy make-up się nie rozmazał, czy czegoś nie trzeba poprawić. I ja po jakichś tam sesjach, gdzie jedną nogą trzymałem blendę, drugą trzymałem statyw, żeby wiatr nie przywrócił aparatu, który kręcił backstage, a drugą ręką trzyma, robiłem zdjęcia, jeszcze modelce w międzyczasie ręką poprawiałem włosy. Gdzieś tam w środku wewnętrznie sobie klołem, prawda? To już stwierdziłem, że nie, no musi być asystent na sesji, musi być ktoś, kto, kogo można poprosić, kto będzie blendował, kto nagra backstage, kto w razie czego, gdy ja się nie mogę zerwać, no nie wiem, zabierze tego poprocha czy jakąś gazetę, która się w planie znalazła, i tak dalej. Mówisz często o energii, która na takiej sesji się wytwarza. Mhm. Co to jest? To są emocje, które wzajemnie się między fotografem a modelami jakoś pojawiają? Czy, 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 czy jak to określisz? Ja bym chyba to nazwał potencjałem jakimś sesji, w sensie, że jak, jak robi się zdjęcia, to, to, to już się ma w głowie, już się czuje, jaki potencjał tej sesji jest. I zazwyczaj mi się to, mi się to sprawdzało, w sensie, że jeżeli byłem zadowolony w trakcie zdjęć, to zazwyczaj te zdjęcia później były OK. No chyba, że tam na no, początkach mojej pracy na przykład nie przedstawiłem sobie odpowiednio czasu czy przesłony, i później się zorientowałem, że na przykład robiłem na ISO jakimś tam 3600, prawda? Bo tak, tak początki moje wyglądały. W trakcie były zdjęć bez zadowolonego, że jakie zgrałem. To, to, to tą energią chyba mi chodzi o potencjał, prawda? Taki, który, który generuje współpracę z innymi osobami. Nawet nie chodzi o jakoś taki flow, czy taką wymianę, właśnie energii między ludźmi, bo, bo to jest zmienne, prawda? W danym momencie nam się pracuje super, z w tym temacie może być gorzej i tak Chyba przez pryzmat tego w ogóle nie patrzę. No właśnie, a zdarza ci się, że nie zaiskrzy na takiej sesji? Że a bardzo jest, często. Że jest trudna współpraca i czujesz, że czy jak po grudzie? Bardzo często to. My no z, nie nie w takich no, tak. sytuacji. przy zleceniach komercyjnych tak bardzo często jest, że prawda, przychodzi ktoś, kto na przykład nie wie, czego do końca chce, albo próbuje bardzo mocno narzucać. No i co to... wtedy robisz? Staram się być grzeczny, asertywny na tej zasadzie, że jakby tłumaczyć niektóre rzeczy, albo to, co też wcześniej powiedziałem, dawać wybór. Czyli, jeżeli ktoś mi mówi, że nie idzie ta sesja, w sensie, że no nie wiem, widzę, że jest ktoś zblokowany, albo nie odpowiada mu, mu mój sposób komunikacji, to pytam się o co chodzi. Ta osoba na przykład mówi: No, bo ja nie lubię mieć lewego ucha odsłoniętego. No to okej, okay, według mnie to ucho wygląda super, no to zróbmy takie zdjęcie, jakie są według ciebie dobre, ale zrobimy takie, jakie ja chcę też, prawda? I wtedy ta osoba, a no to okej, okay, to ja sobie wybiorę takie, jakie będę chciała, i wtedy czy tam chciał, prawda? I pokazuje się wtedy tej osobie, że i w tej, i w tej formie wygląda dobrze, a nawet lepiej z tym uchem lewym, ale to już od tej osoby decyzja zależy, prawda? Czy ona się przekona do tego, czy nie. Tak często miałem z modelkami, które na przykład miały odstające usz, Uszy I one odruchowo zasłaniały je, a to stojące uszy są cudownymi jakby atrybutami urody kobiety i naprawdę tworzą niesamowity klimat, taki. I udało mi się kilka dziewczyn do tego przekonać, że już teraz na sesjach normalnie włosy są, nie przykrywają tych uszu, tylko właśnie są, są eksponowane. I, I tak samo z naturszczykami czasami. Taka sesja powoduje, że ludzie się trochę do siebie przekonują, do swojego ciała. No jesteśmy w tym nurcie ciało pozytywności, więc ja jestem za tym właśnie, żeby jednak niespecjalnie ukrywać jakieś takie rzeczy, których się wstydzimy, no chyba, że ewidentnie to jest dla kogoś problem, prawda? Jakiś. A masz jakąś taką historię, którą mógłbyś się podzielić, takiej katastrofy, sesja katastrofa, czy nie miałeś jeszcze czegoś takiego? Sesja katastrofa. Znaczy, było różne, dużo takich tematów, które, no sesji, które kończyły się płaczem, na przykład. To nie jest w wyniku mojego działania, tylko w wyniku na przykład presji rodziców, którzy byli na sesji, którzy wymusili na dziecku pozowanie na sesji i chęć bycia modelką, na przykład. I ta dziewczyna w rozmowie ze mną, już jakie ja poprosiłem rodziców, żeby opuścili. Miejsce, w którym sesję wykonywaliśmy, powiedziała, że ona nigdy nie chciała tych zdjęć, że ona nie chciała być modelką, że to jest wymysł jej mamy i taty. To, to takie historie są dla mnie trochę trochę. Katastroficzne czy katastrofalne, bo rodzice przekładają swoje ambicje na dziecko, prawda? I, i ono nie chce w czymś brać udziału a musi, bo oni mu każą. A tak, żeby coś się nie udało już poza jakimiś takimi aspektami osobowymi, prawda, czy, czy społecznymi, to, to chyba nie, nie miałem takiej sesji. Były takie powiedzmy, gdzie więcej chodziliśmy i szukaliśmy miejsca, to właśnie te nieplanowane, niż zrobiliśmy zdjęć. To, to te uważam za średnią udane, no bo to był super spacer i super atmosfera i super energia, którą pytałeś, bo akurat mam jedną głowę sesję. Ale zero zdjęć, dwa czy trzy jakieś kadry, które nam niczym specjalnym nie są. Na szczęście to była jakaś tam spontaniczna sesja, więc nic, nic specjalnie ważnego. Taka, którą można powtórzyć w każdej chwili i nie wiązała się z jakimiś obciążeniami finansowymi czy, czy jakimiś innymi jeszcze. Ty zbudowałeś. Niewątpliwie swoją rozpoznawalność i markę. Co było najważniejsze w tym, w tym budowaniu? Jak, jak, jaki, nie wiem, czynnik powiedziałbyś, że, że był najistotniejszy? Już co taka chyba zgodność z samym sobą, w sensie, że mimo tego, co mnie spotykało przez sumie całe życie, bo jakoś, ja tak Jakieś psychoterapię poszedł, to by się okazało, że jednak to, te, te, te rzeczy typu hejt i jakieś takie dokuczanie mi, ze względu na to, że różne rzeczy robię, to, to od, od małego pamiętam, że to było gdzieś tam obecne w moim życiu, więc to może też to w jakimś stopniu. Wpływa na to, kim dzisiaj jestem, ale właśnie robienie czegoś mimo wszystko, w sensie, że takie, no, komuś się coś nie podoba, okej, okay, to jemu się nie podoba, ty, ty, ty zajmij się no, rzeczami, które sprawiają ci przyjemność, w których widzisz wartość pewną. Przy czym to, co pytasz, czyli ten budowanie wizerunku, ja nigdy o tym nie myślałem. Zresztą to, to tak wyszło. Ja teraz mówię z perspektywy 16 czy iluś lat pracy. Może więcej, 17 fotografii. To ja mówię o tym jako, że to jest pewien styl, marka i tak dalej coś wypracowanego, ale ja tak jak zaczynałem, to ja w ogóle o tym nie myślałem. Że przez pryzmat taki, że robiąc to, to ja mogę sobie wypracować coś, prawda, co, co nazwę się później wizerunkiem. To gdzieś przyszło w międzyczasie się zorientowałem, że kurde, to to, to jest właśnie ten plus tego wszystkiego No tak się tak. chyba buduje prawdziwy styl. No. A, a nie na siłę. Z, nie? No tak, bo to było nieplanowane, dla, dla mnie to było naturalne, w sensie ja myślałem, że tak wszyscy mają, a później powiedzieli, że nie no to tak nie, to tak, nie, nie, nie wszyscy takie rzeczy robią, takie dziwne i to ja traktowałem jako komplement, prawda, że jak ktoś tam nie chciał ze mną współpracować, yy, bo robię dziwne rzeczy, to, to akurat to dla mnie to, to fajnie, jak, że to znaczy, że jakiejś innej estetyce tworzę, więc ja tam obracałem sobie jako na, na plus to wszystko. Więc z perspektywy czasu mówię o tym tak, jako o wizerunku, ale, ale w, jeżeli myślę o tym w momencie, gdy to się wytwarzało, to, to tylko i wyłącznie konsekwencja w działaniu, właśnie takie, takie pilnowanie tego, żeby to było zgodne ze mną, a nie robienie pod kogoś. Zresztą taką ważną informacją, którą dostałem od mojego mentora, którym jest profesor Marzec, Sławomir Marzec. On powiedział mi kiedyś Paweł ty się zastanów czy chcesz iść takie swoje tematy swoje klimaty czy w klimaty MTV. Nie obrażając im TV, tego dawnego, prawda? Bo dzisiejsze to już nie ma nic wspólnego z MTV dawnym, ale, ale to mi dało właśnie takie, takie myślenie: czy, czy, czy komercja, czy niekomercja, czy takie dojście, bycie fajnym dla wszystkich, czy, 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 czy po prostu byciem dla siebie w tym, co robię i może akurat kogoś to zainteresuje. Więc to, to było coś, coś bardzo ważnego dla mnie. Ja myślę, że Ty dla wielu ludzi też jesteś takim wzorem do naśladowania. I myślę, że ty jesteś takim edukatorem z powołania, przynajmniej ja Cię tak odbieram. Pamiętam warsztaty, które prowadziłeś, to dzieliłeś się swoją wiedzą po prostu zupełnie bez jakichkolwiek, mam wrażenie, ograniczeń ze swojej strony. Niczego nie wstrzymywałeś. I to jest chyba taki sygnał, że, że no, tak robią tylko ludzie wysoce kreatywni, którzy znają swoją wartość, bo oni nie, nie boją się, że ktoś ich skopiuje, prześcignie. I rzeczywiście tak jest. Ja nie mam problemu z dzieleniem się wiedzą na temat czegoś, jak coś zrobić. W sensie takim, że jak mnie ktoś pyta, a jak zrobiłeś, żeby ten element był sztywny, żeby on się w powietrzu, no to ja mówię, że użyłem tam nie wiem, takich kijków z włókna szklanego, które no, co nie na działkach wykorzystuję do podpórek, no, na, gdzieś tam przy roślinach. A to super w kostiumie pracuje, bo to są takie właśnie ruszające się elementy. I uważam, że to, to, jest, to jest rzecz taka, myślę, że przy Podatna, bo e, ja się nie obawiam tego, bo to najczęściej ludzie nie chcą się dzielić, ze względu na to, że obawiają się, prawda, że ktoś to wykorzysta i skopiuje i będzie na ich e, jakby bazie tworzył właśnie coś nowego, ściągniętego. Jest, dzisiaj mamy taką dostępność do różnych rzeczy, że każdy może sobie od każdego prawda, coś, coś ściągnąć i jestem daleki od mówienia, że, że powstają nowe rzeczy. My po prostu miksujemy to, co widzieliśmy wcześniej i, i na bazie jakieś już rzeczy, które istniały, tworzymy coś, i ono może być w jakimś stopniu powtarzalne. To nowością jest tylko to, że przepuściliśmy to przez siebie. To to jest ta nowość, że coś od siebie dodajemy. Ale absolutnie bym nie nazwał nowością, prawda, jakiekolwiek wytwarzanie czegoś teraz, bo po prostu nie mamy takiej możliwości, wszystko już było. Więc ja się nie obawiam, prawda, tego, że, że ktoś, jeżeli mu powiem, jak coś zrobić, że ktoś skopiuje i zrobi tak, jak ja, bo zrobi to po swojemu przez pryzmat siebie. I być może to będzie podobne do, 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 do moich rzeczy, ale ja nie mam z tym problemu. No bo często ludzie wysyłają, a zobacz, że ktoś tam się zainspirował, a zobacz takie same jak twoje. Okej, okay, no je zrobili, no po prostu. Jakby to był jakiś taki ewidentny plagiat, to może, może miałbym z tym problem, bo, bo ja nie lubię kopiowania, prawda, jeden do jeden. Ale jeżeli ktoś tam sobie założył toczek i, i modelkę na czarno, -czarno zrobił i ktoś mówi, że a to, już brzydko powiem, zerżnięte z mojego, prawda, no to, ja wiem, to jest jakaś luźna inspiracja, no nie ja toczek wymyśliłem i ja nie miałem czarno białe zdjęć przecież i modelki na brudnym tle, tylko, tylko, tylko to już było wielokrotnie wcześniej, więc tej, tej powtarzalności jest na tyle dużo, że absolutnie bym się nie bał. Właśnie dzielenia informacjami, a, a wracając do tej dydaktyki, to ja nigdy wcześniej jeszcze w okresie studiów, czy, czy w okresie, kiedy tam pracowałem w urzędzie miasta przed, przed uczelnią jeszcze, to nie myślałem o sobie jako dydaktyku. Ja w domu, byłem w domu, gdzie, gdzie moja mama była nauczycielem i to takim mocno wymagającym, prawda. I ten, yy, 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 z jednej strony, prawda, to, 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 to gdzieś może zostało we mnie, a z drugiej strony jakoś tak nigdy nic z tym się nie wiązałem, uważam, że nie, to jest. To, to, Trudny zawód, słuchając, mamy to, co mówi. I, I to był ogromny przypadek, że się znalazłem tutaj w tym nurcie dydaktycznym i stwierdziłem, że to, to jest fajne, jeżeli można komuś właśnie podpowiedzieć coś. Na czym by najbardziej zależało, żeby ludzie się od ciebie nauczyli? Jest coś takiego? Ja ba, znaczy nie wiem, czy dokładnie powiem na czym, ale ja bardzo lubię, jak widać, jest proces przemian. W sensie, że na przykład ktoś się rozwija i z każdą kolejną pracą widać jako, jakąś tam zmianę. Ze względu na to, że na przykład to, co mu się powiedziało, on sobie posprując, zinterpretował i wykorzystał. To jest coś, co, co, co niesamowicie cenię, prawda, że ludzie się próbują z niektórymi rzeczami. I gdzieś no, budują siebie przez to, bo na przykład też oni się zmieniają, prawda? Jak, jak widzą, że im wychodzi, albo zostaną pochwaleni, albo stanie to docenione jakoś, to w nich zachodzi też przemiana. Ja bardzo lubię obserwować i gdzieś tam wpływać na, na czyjś rozwój. I też lubię, jeżeli ktoś to względem nie robi. W sensie jakby, przecież też niejednokrotnie gdzieś tam korzystam z jakichś różnych szkoleń, doszkalania się i tak dalej, bo taki mam obowiązek, ale też jest taka, też to jest taka moja wewnętrzna potrzeba i, i też sobie cenię to uwagi czyjeś, że ktoś powie tak czy inaczej, a co ja z tym zrobię, to już zupełnie inna jakby kwestia jest, to, to nie jest tak, że mam obowiązek tej uwagi zastosowania, bo ktoś tak powiedział, prawda, możemy sobie po swojemu zinterpre zinterpretować i później się okaże, prawda, jakie efekty tego będą. Mhm. I prowadzisz warsztaty nadal? Zdarza mi się, teraz planuję na wakacje, chociaż miałem przerwę względu na to po prostu, że, że wszystkie weekendy miałem zajęte przez ostatnie półtora roku Z względu na to, że akurat na florystyce mamy bardzo duże nabory, więc co mnie ogromnie cieszy, bo jest, jest to dla ciekawe. Tego, No to jest, to jest prawie 100 osób co roku, więc Naprawdę? tak. Więc zostaje około 60 na koniec, ale ale 100 osób się zapisuje, więc jest z kimś pracować i jest kogo uczyć. I, I stąd stąd tyle też tych tych zajęć, ale planuję robić te warsztaty teraz w tym tym roku też jakieś takie około kostiumowe, bo to też jest właśnie fajne obserwowanie ludzi. Ja teraz stawiam na warsztatach na pewną samodzielność. Ja mówię jak coś zrobić, pokazuję, daję materiały, ale też daję bardzo dużo swobody. Ja jestem towarzysze. Coś tam podpowiadam, pomagam, ale też patrzę jak sobie sami ludzie tworzą i się okazuje, że zazwyczaj to wychodzi bardzo dobrze, że danie tej swobody to jest coś czego wcześniej nie rozumiałem jakby będąc nauczycielem, że danie swobody jest dużo lepsze niż mówienie jak ktoś ma coś zrobić. Mhm. I gdzie można znaleźć w internecie informacje o tych warsztatach, które hmm. będziesz robił? No myślę, że na, na, najszybciej to na Facebooku, na hmm. fanpage'u. Tam, tam najbardziej to jest wszystko aktualne. Teraz jeszcze jakoś tam dogaduję z, z, jakby z jednostkami, które, które będą to organizować hmm. szczegóły. I myślę, że to będzie sierpień albo wrzesień. Hmm. To na pewno damy linka. Wiem też, że chyba na Twoim kanale YouTube'owym można znaleźć sporo filmów z Backstage', y, prawda? Tak, ja, To też jest edukacyjne. Właśnie po to nagrywałem w sumie, bo znaczy, tak, jednej rzeczy, jedna rzecz to jest pamiątka. Jeżeli te sesje chce się do niej wrócić, no to zdjęciami wracamy do pewnego zamrożenia kadru. A jakby atmosferę sesji, to co się działo, czego odbiorca taki z zewnątrz nie widział, to na podstawie zdjęcia nie jest w stanie sobie wyobrazić. Tylko musi ten Bekcześ zobaczyć, że na przykład te, te zarośla, które nazywa piękną puszczą to jest tak naprawdę dwa krzaki, na, dwa krzaki na między budynkami deweloperskimi. Więc to czasami ludzi zaskakuje, że, że to nigdzie nie pojechaliśmy daleko tylko właśnie robiliśmy od bloku. Ja mam mnóstwo takiej sesji. Mam na pryzmie piachu, która według odbiorców zdjęcia wygląda jak góry w jakimś tam właśnie zagajniku, niby w gdzie, gdzie, jakim to parku byliśmy narodowym, a to jest 200 metrów od mojego bloku Bystrzyca i jakieś tam prawda zarośla. Czyli kreatywność wykorzystania miejsca. Tak, no jakby wycięcie fragmentu przestrzeni tak, żeby resztę zadziałała zasada domyślności, żeby człowiek sobie dopisał tą przestrzeń, prawda, on nie musi, nie musi znać tego miejsca. I dla tego te backstage są kręcone właśnie po to, żeby pokazać jedna rzecz, jak się pracuje że to jest raczej fajna atmosfera i swobodna. Druga rzecz, żeby to była właśnie ta 5, ta trzecia, żeby tak no trochę, to co powiedziałeś, żeby pokazać ludziom techniki pracy, prawda? Że, że, że mogą podejrzeć, a on tutaj się obniżył, a tam szerokim kątem robił, a tam. No nie wiem, tak pokazywał, czy inaczej, żeby coś ustawić. Ale mam zespół, który chętnie mi takie jest kręci, więc może przy jakiejś poważniejszej sesji zrobimy też powolniejszy backstage, żeby bardziej profesjonalnie wyglądał. A ambitne plany na przyszłość? twórcze? No mam dwa tematy. Jeden taki, który realizuję, to jest seria tych moich masek, takich, z którymi jeżdżę po świecie i w różnych tam miejscach, tam, tam gdzie jeździmy, odpoczywamy, trochę pracujemy. Tam też te zdjęcia robię w maskach i to jest sesja taka, no właśnie związana z takimi postaciami, które mają jakiś taki cykl stworzyć, jeden, jeden duży, a drugi to jest taki, który już tam się zacząłem przymierzać trochę do niego i, i myślę o nim, taki po Ważniejszy cykl i myślę, że w Lublinie mocno dyskutowany będzie. I może się z różnym przyjęciem spotkać, czyli o seksualności osób starszych i to w różnym aspekcie, prawda. I jakichś tradycyjnych relacji, czy mniej tradycyjnych, no takich, prawda, które gdzieś tam mogą zaskoczyć ludzi, ale taki z bardzo pozytywnym dźwiękiem, itd. i tak dalej. To mnie zainspirowała właśnie praca z seniorami, do tego, żeby, żeby takie rzeczy poruszyć, bo niejednokrotnie do tego tematu przy innych projektach tych takich bardziej zachowawczych wracaliśmy, że jednak oprócz tego, że oni mają aktywność taką, czy ani inną, prawda, w sensie no działają twórczo, jeżdżą, spotykają się, to, to pomija się bardzo często to, 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 to ten jakby treść ich życia zupełnie. No to trzymamy kciuki. Dzięki. Czekamy niecierpliwie, ponieważ już się do końca zbliżamy pomału, to pięć szybkich pytań na koniec do Pawła w twoim osobistym doświadczeniu albo przekonaniu własna inna niż słownikowa definicja kreatywności. To mnie zagiąłeś. Brak granic albo stawianie sobie granic tylko takich, które są dla nas, bo każdy ma gdzie indziej te granice, ale tak ogólnie mówiąc to jest brak granic, czyli jakby nawet tam jest taka naklejka u nas na drzwiach, to mój kolega nalepił, że cokolwiek myślisz pomyśl odwrotnie i to, to, to jest trochę to. Że to co nas blokuje no musimy sobie właśnie zastanowić się dlaczego nas blokuje i, i, i wyjaśnić to sobie i czy może warto odwrócić, odwrócić to. Mhm. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności? Praca w nocy. <laughs> Dobra, a otwartej je... nad radę najlepiej. Okej, okay, to ja to, Tak, ja mam podobnie. <grystanie> a jeden morderca kreatywności, dla ciebie. Morderca kreatywności, telefony w trakcie, gdy się pracuje. To jest coś, czego nienawidzę po prostu. Mhm. Jak ja robię coś, a telefon mi dzwoni z jakąś. Absurdalną sprawą, koszmarnie przyziemną, typu faktura źle opisana, albo nie wiem, zły numer jakimś tam rachunku, czy coś. Tego nienawidzę po prostu. To Ciężko wrócić później. Nie? Tak, bo to się jest, jest w zupełnie innym trybie i trzeba zejść na poziom weryfikowania jakichś dokumentów, które tak nigdy nikt do nich nie zajrzy. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Tworzenie mebli własnych. A, super. Mhm. I jedna rzecz, którą słuchacze mogą zrobić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Nie wyrzucajcie niczego, tylko wszystko przetwarzajcie. Absolutnie nie zachęcam do zbierania śmieci, ale do rzeczy takich, które mogą dostać drugie życie. I fakultatywnie, jakbyś chciał swobodną wypowiedź na temat kreatywności, to, to proszę bardzo. To, to wrócę do, do, do tego, co jest dla mnie sednem kreatywności. W sumie mogłem o tym też powiedzieć wcześniej, czyli że większość materiałów, z których ja korzystam, to są materiały odpadowe, które komuś są niepotrzebne, bądź mi są niepotrzebne, i właśnie dzięki kreatywnemu działaniu i przetworzeniu ich w sensie docięcia, zmienienia ich ogrzania, z wychłodzenia, zmiętolenia, cokolwiek, jakiegoś procesu nadajemy im pewnej nowej wartości prawda? i stają się na przykład jakieś płyty PCV, nagle stają się bardzo fajną łuską albo to co ostatnio robiłem, styrodor, który był ramką do wyrzucenia, stał się odpowiednio pobarwiony, odpowiednio potopiony, stał się węglem prawda, do odbiorców, więc e, trzeba zastanowić się właśnie jak, jak przetwarzać jak, jak modyfikować i dzięki temu będziemy bardziej kreatywni. Mm -hmm. Przypomnij jeszcze może gdzie można oglądać to co ty robisz w necie. No tak naj, najbardziej aktualne rzeczy to, to absolutnie nie jest moja strona bo tam jest jakieś podstawowe tylko informacje są to no ale inst... powiedzmy jak się zwie ta strona. Tak? Paweł Adamiec.pl to, to, to strona, a przede wszystkim najwięcej będzie: no Ja jestem z pokolenia boomerskiego, więc najwięcej będzie na fanpage'u, na Facebooku i akurat to, to medium mi najbardziej odpowiada do prezentacji. No i na Instagramie też sporo rzeczy się dzieje. Czasami, jeżeli coś zmontuję, czy jakieś moje wystąpienie, pogadankę, czy jakiś backstage, to dodaję też na YouTube. Jak się pisze moje imię nazwisko, to jest sporo filmów do obejrzenia. No to na pewno linki też wrzucimy. Żeby sobie można było od razu kliknąć. Mamy na Facebooku taką grupę skupioną wokół podcastu, dasz się zaprosić? Oczywiście, że tak, bardzo chętnie. No to super, Znam bardzo się cieszę. Ja bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo była odkrywcza w wielu elementach dla mnie. Z wielką przyjemnością z tobą rozmawiałem. Mam nadzieję, że słuchacze też coś konkretnego z tego dla siebie wezmą i wykorzystają. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dla mnie to było jak psychoterapia trochę. No to miło mi, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Ty tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym, pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.